Także witamy serdecznie na tych pierwszych ostatkach robionych przez Władek Team. Słuchajcie, dzięki, że was jest tyle. To jest też podsumowanie naszego rankingu Władek Team. Walczyliście dzielnie przez cały rok. Mam nadzieję, że nagrody, które zostały ufundowane przez wielu sponsorów, o czym za chwilę Jacek opowie, będą was satysfakcjonować. Łowimy dzisiaj od godziny 15 do 22. Później zapraszamy was na biesiadę kaszubską do rana. Będzie, no tak jak wiecie, dzik, będzie ogromny tort, bardzo ładny. Otwieramy bar, także piwo z kija się leje strumieniami, tak? Słuchajcie, mamy też dla wszystkich oczywiście ciasto, także tam się częstujcie. W międzyczasie oczywiście mamy losowanie stanowisk, także tam Jacek już będzie to ogarynał i będzie wołał poszczególne osoby. Koło mnie Marek Szymański, no znawca tematów morskich. Ty dużo pływasz na morzu w poszukiwaniu łososi. No, po morzu pływam, natomiast znawca tematów morskich to chyba jest lekkie nadużycie w moim wypadku. Znawcami to wy jesteście i dlatego jestem zaszczycony, że mogę z wami współpracować. Na czym korzysta gazeta, mam nadzieję, że wy również i całe wędkarstwo morskie. Marku, powiedz nam, czy widzisz przyszłość w tym wędkowaniu w morzu, bo to wszystko jeszcze raczkuje. Znaczy, jak widzę plaże pełne świetlików, to ta przyszłość no, jawi się całkiem nieźle. Tym bardziej, że wędkarze morscy działają w takich okresach, gdzie to wędkarstwo na śródlądziu troszkę zamiera poza jakimiś niszowymi sprawami, łososiowate, wędkarstwo podlodowe, jak jest lód. Natomiast jak nie ma lodu, no to tak specjalnie nic się teraz nie dzieje. Jeszcze tam łowcy drapieżników troszkę szaleją na rzekach, ale to jest też już nisza. Natomiast tutaj w tej chwili to wędkarstwo kwitnie. Są ludzie na plaży, przyjeżdżają ludzie. Tutaj dzisiaj macie gości również z Łodzi, z Legnicy, z całego kraju, z całej Polski. No i fajnie, no i to jest... No raz, że jest to, widać rozwój tej pasji wspólnej, z punktu widzenia gazety, no jest to rozwój jakiegoś rynku również. No i trzeba się tylko cieszyć z tego i to pielęgnować. No, ledwo piąta, a już Mariusz masz rybkę. Na co ona wzięła? Na śledzika. O kurczę, a na co jeszcze łowisz dzisiaj? Słucham? Na co jeszcze dzisiaj próbujesz łowić? Łowię też na tubisa i na niemieckiego robaka, ale takiego suszonego. Aha, no. To tadzik. Na śledzik się sprawdza. Ale jeszcze 5 godzin przed nami, nie? No właśnie, także myślę, że jeszcze coś się uda. No. Nie mi, ale to innym też kolegom. Nie, 16.20 była pierwsza, 17.15 dwie kolejne, nie? No, to no świetnie. I strasznie, znaczy powiem strasznie, no blisko rzucałem, nie? Nie to, że gdzieś tam daleko, ale blisko i no to jak widać, no co mam powiedzieć? No rewelacja, słuchaj, rewelacja. No, a to dopiero początek naszej imprezki. No, kotubis się kończy niestety i to jest problem. Aha.
niezły taki bigosik, jak tak zimno jest, co? Bajeczka. Nie ma nic lepszego, taki bigosik. A wcześniej mieliście ten, grochówkę. Grochówka. Tak. Co dwie godziny żarcie. No Florek mówi, jadłeś grochówkę? Ja mówię, nie jadłem. A czemu nie jadłeś? Ja mówię, bo wiem, kto ją gotował. Tak się bawi, tak się bawi! Kto się bawi? Władek Team! Takie dziewczyny jak my, we Władku. No ludzie, no takich dziewczyn jak w Karwi na plaży to nie ma nigdzie. Taka obsługa. I Władek Team rządzi. Tak jest. Tak jest. Mariusz, kolejna ryba. No dwie. Kurczę, no dwie, no wiesz, no ale dzisiaj tutaj szału nie ma. A widzę, że kurczę dołowiłeś. Jeszcze wiesz, półtora godziny. Godzinkę. Godzinka jeszcze. Niecała. No na dzisiejszej imprezie mamy około 60 zawodników, aczkolwiek chyba ta pogoda no nie sprzyjała dzisiaj. Trochę zimno jest, co? Znaczy zimno to nie jest, no. Jest tak jak powinno być w listopadzie, natomiast zawodnicy narzekają na księżyc, który tutaj świeci i troszkę pokrzyżował plany, jeżeli chodzi o wyniki, bo zdaniem tutaj doświadczonych zawodników nie są to dobre warunki nabrania ryb. Jeszcze flądry troszkę brały dzisiaj, natomiast dorszy nie było, a jest to pora na tego piaskowego dorsza, prawda, połowa listopada. Natomiast domek rybaka bardzo fajny, no i szykuje się bardzo przyjemny wieczór. Tutaj zadbaliście, widziałem, i o prawę, i o nagrody. No, a że tych wędkarzy surfcastingowych przebywa, to bardzo dobrze, tym bardziej, że to nie jest tak łatwo rozpocząć całkowicie nową metodę, prawda? No bo to jest całkowicie zupełnie nowy sprzęt. Dokładnie, ten próg wejścia jest ciężki, tak, dosyć. No jest ciężki, także no wiadomo, łatwo się przestawić z łowienia główką jigową na dropshota, natomiast tutaj jest to zupełnie coś innego. No, dobrze. Ten dostęp też do morza, bo zobacz, każdy ma gdzieś tam w okolicy jeziora, jakąś rzeczkę i to w Polsce ogólnie no, nie trzeba daleko jeździć, nie? No tak, tu a tutaj na to morze, no to ta linia brzegowa jednak nie jest mega, mega, mega jakaś. No nie, no jest, no jest 500 km, także jest kawał tej linii brzegowej, a poza tym... ilość wędkarzy, słuchaj, powiedzmy tutaj, a karpiarzy, no na pewno. Nie ma o czym gadać. Ale nie? Wyjazd nad morze zawsze jest fajnym wydarzeniem dla każdego ze śródlądzia, można to połączyć z jakimiś, prawda, sprawami rodzinnymi bardzo miłymi również, także myślę, że to się będzie rozwijało. Że możemy to wydawnictwo współpracować z Wami z największym i najlepszym klubem w Polsce. I
nie było łatwo wybrać Michała. Współpracownicy generalnie tylko z mówili, że nie chcą specjalnie pisać, ale myślę, że ta współpraca się rozwija i będzie się rozwijała. Powoli się docieramy, także te materiały są i będą coraz lepsze. Mam nadzieję, że młoda kadra, tutaj widziałem młodych wędkarzy, też dołączy tutaj do tej współpracy i będzie wzbogacać to nasze pismo, żeby po prostu surfcasting był coraz silniej reprezentowany w gazecie, coraz mocniej. To jest to metoda piękna i warta spopularyzowania, a mamy troszkę tego wybrzeża i szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę jest to dla mnie wielki zaszczyt z Wami współpracować. Korzystając z tej wyjątkowej okazji chciałem podziękować naszym autorom, którzy przyczyniają się do powstania. Wszyscy się przyczyniacie, ale oni przelewają to na papier bezpośrednio. Chciałbym poprosić Michała Bolda. Brawo! Z tobą będę współpracował do emerytury. Jacek. Bardzo dobre merytorycznie artykuły. Obywiedzy. Tylko za dużo piszesz. Szkoda ciąć twój tekst. Pisać jak piszę mało, za mało, że macie za małe rubryki. Pomyślimy nad kolejnymi dwiema stronami, ale no jeszcze nie teraz, nie od razu. Mamy już przewrotę. Paweł pisze wszędzie w gumie, bardzo fachowo. Dziękujemy i prosimy o więcej. Pan Jarek Rusak. Roman Ziora. To jest autor najgorszych tekstów, ale musimy mu to wybaczyć. Brawo! Moderator ma swoje prawo. Na 10 miejscu zacnym, bo nas jest, wiecie, nas już prawie 70 ludzi jest. Jest Piotr Synowa! I nasza statuetka. 9 miejsce. Piotr Kaśmierski. Dla ciebie też statuetka. No, 9 miejsce. Bardzo dobre miejsce. Dobrze. Dzięki. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej i było lepiej, bo ja zdobyłem 8. No, słabe, słuchajcie, 7 miejsce, no tutaj już trzeba było zdobyć dużo dosyć punktów. Roman Joras. Roman, no słuchaj, wymiatasz, nie? Słuchajcie, to jest też ważne, bo można było brać udział w dużej ilości zawodów i no, zdobywać jakieś drobne punkty za start i tak dalej. Roman jest jednym z tych zawodników, który mało startował, a mimo wszystko zakwalifikował się na 7 pozycji w naszym rankingu. Poczekaj. I dla ciebie również nasza statuetka, naprawdę jest moc. No tutaj jakbyście porównali przed chwilą to miejsce 7 z miejscem 6, to ten zawodnik na 6 miejscu
zdecydowanie częściej uczestniczył w zawodach, czyli no, nie sugeruję, że nie łapał ryb, nie? Jacek. Miejsce piąte, Mirek Gola. A Mirek był cały czas w reprezentacji, nie? Kiedyś tam był, nie? Najgorsze miejsce ponoć, czwarte, Grzegorz Okonek. I kołowrotek jest, także już jest dobrze. Super, dzięki. Oczywiście na ciebie puchar reprezentacji. Jest moc. Dzięki. To jest... I to jest kolega, który wymyślił hasło "Tak się łowi". Trzecie miejsce. Jarosław Wora. Będzie rozwiane. Zawsze będzie czysty, piękny. Oczywiście, tak. Miejsce drugie, Wojciech Duda! Ja zawsze mówiłem, Duda to się uda! Potrzymaj. Tak samo Wojtek, nowe wdzianko dla ciebie. Nareszcie się weź dalej. Uważaj, ciężko, ciężko. To nie jest pełno. Futro, czy co to jest? Dostali nowe futro? Odgroma sprzętu. Jest dobrze. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne. Miejsce pierwsze, człowiek, który zdobył dla naszego klubu też bardzo dużo. Andrzej Dechnik. Andrzeju, dla ciebie. Czy dla XL? Trzymaj. Andrzej do kadry. Tutaj już roku. Tam już trochę tego więcej jest. Ej, ty Andrzej, dasz radę to tak pomieścić jakoś? Brawo, Andrzej! Koniec! Yeah! Drodzy koledzy, u nas w klubie, tak jak wiecie, jest też miejsce numer 13. To jest taki szczęściarz. On ma zawsze połowę dofinansowania do następnych startów. Nie uprzedzaj baszku! Tak jest. I naszym szczęściarzem jest na koniec Flory. Także zapraszamy ciebie, kolega. Józku, dla ciebie komplet grafa, taki dres grafa, wiesz? Także ufundowany przez Władek. Cieplutki byli. Także przytul go ładnie. Przytulek go. To jest. A, dziękuję. W imieniu Komisji Sędziowskiej pragnę ogłosić wyniki. W kategorii najdłuższy dorsz zwyciężył kolega Włodzimierz Staniszewski. Włodku, dla ciebie dyplom, jak zwykle zacny. Proszę, to dziękuję. Bardzo ładne pudełko, na pewno ci się przyda. Na pewno. I podpórka plażowa. Dziękuję. Się też przyda. Gratulacje, przyjacielu. W kategorii najdłuższa plądra Andrzej Dechnik. No Andrzeju, słuchaj, masz ty jeszcze miejsce na ścianie? Ma jeszcze, ma. Proszę bardzo. I taka mała podpórka dla dzieci. Teraz w kategorii indywidualnej. Miejsce ósme. Kucharski Maciej. Macieju, proszę cię bardzo.
do tego, taka wyprawa. Uważaj, ciężko dosyć. No, sporo tego jeszcze. Uścisk prezesa. Bezcenny. Miejsce siódme. Adamczyk Janusz. Dla ciebie. Jeszcze tak, o, dobra, trzymaj tutaj to. Zaczyna być cięższy, nawet rozdawać te nagrody. Miejsce szóste, graf Zbigniew. Brawo! Każda droga jest dobra do sukcesu. Tak jak wiecie, od szóstego do pierwszego już mamy nasze skromne pucharki. Proszę cię bardzo. Oczywiście nie ominie cię jeszcze nagroda no, rzeczowa. Miejsce piąte, Dechnik Andrzej. Znowu! To zaczyna być nudne. Dla ciebie? Oczywiście też tutaj masz jeszcze taki komplecik zacny i kołobroteczek kolejny. Kolejny kołobrotek. Dziękuję bardzo. Miejsce czwarte, Staniszewski Włodzimierz. Włodziu, dla ciebie, tam zapomnieliśmy dawać. Dla ciebie to jeszcze. Tak. Za dużo tych nagród i się troszeczkę już wiesz. I dla ciebie też taki kołobroteczek Juki. Ci się przyda. Podziękował. Miejsce trzecie, Gizewski Mariusz. Wreszcie no, ktoś się nam postawił, nie? Mariusz, dla ciebie dyplom. Dzięki. Oczywiście nasza statuetka. Dzięki. Brawo, Mariusz! Brawo! I kołobroteczek Juki. Dzięki bardzo. Miejsce drugie. Miłosz Andrzej! Andrzejo! Drugie miejsce! Ja nie szkoda, że nie pierwsze. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś, słuchaj. Też nie wiem. Proszę bardzo, na ciebie sobie oddam. Się uwiesiły. I do becik. Andryszku, dawaj! Miejsce pierwsze, o mało co, to ja bym zajął, ale mi się nie udało. Więc miejsce pierwsze, Cieśliński Krzysztof. I kołobrotek. Bardzo fajny, zacny. Do zdjęcia jeszcze chodź. O. Postanowiliśmy zmotywować troszeczkę naszych sponsorów, co niektórych, i przygotowaliśmy specjalne vouchery na obiady bądź kolacje dla dwojga w różnych restauracjach, nie tylko w Karwi, we Władysławowie. Także będziemy to, Jacku, losować. Tak jest. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze ostatki uważacie za udane. Tak! Podobało się wam. Tak! Tak, mam nadzieję, będzie wyglądać każda impreza organizowana przez Władek Team. Także myślę, że tą część oficjalną mamy za sobą i zaczynamy biesiadę do rana. Tak jest!